Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Cześć, w dzisiejszej audycji Przystanek Kraków usłyszymy rozmowę z Sandrą Matyją, właścicielką firmy Blossom Frame, która zdradzi nam przepis na zamykanie żywych kwiatów w ramki. Opowiedz nam proszę, czym się zajmujesz i na czym polega Twoja praca? Zajmuję się suszeniem kwiatów i tworzeniem z nich dekoracji do domu w postaci ramek. Ramki wykonujemy z moim mężem, złote przezroczyste wykonujemy w 100% ręcznie, ale w ofercie mamy również ramki stworzone w 100% z drewna. Mm-hmm. Te ramki, które wykonujesz z suszonych kwiatów, na pewno mają długi proces tworzenia, bo to nie jest proste. Sama dobrze wiem i na pewno nasi słuchacze wiedzą od podstawówki, jak musieli robić zielnik na przykład i musieli zasuszyć takiego listka i później go opisać, to wiedzieli, że to jest proces, że to zajmuje sporo czasu, zanim się włoży tego kwiatka czy listek do książki. Opowiedz nam proszę, jak suszysz swoje zbiory, swoje kwiaty? No to prawda, suszenie kwiatów to jest bardzo złożony proces, jest to mega czasochłonne i wymaga bardzo dużej ilości cierpliwości. Kwiaty suszę tak naprawdę tradycyjną metodą książkową i stworzył mi mąż właśnie też praskę do suszenia kwiatów. Praska składa się tak naprawdę z dwóch kawałków sklejki, do środka wkładamy kartony i kartki i kwiaty umieszczamy właśnie między kartonami i kartkami. I sklejka ma to do siebie, że na końcach ma cztery śruby na rogach i możemy je dokręcić w zależności od mocy ścisku, jaką chcemy uzyskać. No i to też zajmuje jak najmniej miejsca, wiadomo, no bo jednak trochę tych kwiatów suszę, bo już od 2 lat praktycznie działam, więc tych kwiatów już trochę ususzyłam. No a mieszkamy w 50 metrach, 4 osoby, także po prostu na wszystko musi się znaleźć miejsce. Także ta praska to świetne rozwiązanie, mam takich 4 i dzięki temu właśnie to zajmuje, ten proces suszenia zajmuje jak najmniej miejsca. Opowiedz może o swoich początkach, czy to też tak wyglądało, czy zaczynałaś od tradycyjnej właśnie tej metody suszenia w gazetach, w książkach, kartkach, czy od razu wpadłaś na ten pomysł, że jest przecież praska, skąd nabrałaś te umiejętności i to doświadczenie? No tak naprawdę muszę przyznać, że na początku testowałam przeróżne metody, bo wcześniej nie miałam nic wspólnego z suszeniem kwiatów, w ogóle z kwiatami, z florystyką czy z czymkolwiek innym. Pracowałam jako specjalista do spraw marketingu, więc jakby to nie ma nic ze sobą absolutnie wspólnego. Więc jak zaczynałam suszyć kwiaty, to bardzo dużo czytałam na ten temat i wiele informacji też udało mi się znaleźć właśnie na amerykańskich stronach. Więc próbowałam suszyć i w piasku, i w kaszymannie, i nawet znalazłam przepis na suszenie kwiatów w mikrofalówce, prasowanie żelazkiem, aby odparować z nich trochę wody, więc po prostu pula tych możliwości jest szeroka. Myślę, że każdy jest w stanie dobrać coś dla siebie. Fajnie właśnie sprawdziła mi się ta prasa i te książki. O prasie też właśnie wyczytałam w internecie, także to nie jest tak, że ja sama na to wpadłam. I właśnie zaczęłam testować te wszystkie różne metody i najbardziej mi tutaj sprawdziła się ta prasa. A jak długo trwa proces suszenia tych kwiatków? Tak naprawdę proces suszenia kwiatów trwa od 2 do 3 tygodni, żebyśmy mieli pewność taką w 100%, że one są ususzone. Też wszystko zależy tak naprawdę od ich grubości, no bo wiemy, że w płatkach jest woda, więc zależy nam na tym właśnie, żeby się jej pozbyć. No ale tak 14-20 dni muszą one spędzić w tej prasie. Najlepiej jeszcze, żeby w międzyczasie ich doglądać, bo może być tak, że na przykład prasa jest zbyt mocno ściśnięta i jest za mało powietrza dostaje się do kwiatów i one po prostu gniją. Jak są mega mocno ściśnięte, to nie mają gdzie jakby nawet oddać tej wody do końca i niestety nam gniją, więc warto tam po paru dniach do nich zajrzeć, nawet je trochę poprzekładać. No i do 3 tygodni mniej więcej tak się suszą. Czyli taka pielęgnacja trochę jak z prawdziwymi, żywymi kwiatami. Trzeba je doglądać, patrzeć, czy wszystko z nimi w porządku. Nie podlewać, ale bardziej zasuszać. Dokładnie. I
Które kwiaty suszyć się najlepiej i które też polecasz suszyć, bo oczywiście rodzajów kwiatów jest mnóstwo i czy każdy nadaje się do suszenia? No tak, najłatwiej wiadomo suszyć kwiaty płaskie, które mają jak najmniej płatków. Świetnie, myślę, że dla osób początkujących, które by chciały czerpać jakąkolwiek satysfakcję z suszenia kwiatu, a nie zniechęcić się na starcie, no to zacznijcie od suszenia bratków, od suszenia hortensji, czy od suszenia kwiatów polnych. Maki, chabry, naprawdę jak na start, to myślę, że o efekt nie trudno i nie zniechęci przed grubszymi kwiatami. A te kwiaty, które ty pokazujesz na swoim Instagramie, to kwiaty bratki, ale też większe kwiaty, które wydaje mi się są z kwiaciarni, które właśnie nie są typowymi kwiatami polnymi i które trudniej jest zasuszyć. Co to są za kwiaty? Jakie to są rodzaje? Tak naprawdę no, ja zajmuję się również suszeniem bukietów ślubnych, więc musiałam opracować metodę suszenia wszelakich kwiatów, również grubych, jak piwonie czy róże. Zajęło mi to trochę czasu, właśnie testowałam też różne metody i tak naprawdę no, myślę, że już doszłam do jakiejś tam perfekcji i jednak już mnie chyba kwiaty lubią, bo były momenty na początku takie, że nie do końca potrafiliśmy się ze sobą dogadać. A teraz już mniej więcej wiem, czego mogę jakby oczekiwać od danego kwiatu. Myślę, że najtrudniejsze mi do zasuszenia są piwonie, bo one są mega grube. Tylko mogę tutaj od razu podać też taki trik, że jak suszę kwiaty na płasko, bo umieszczam je na płasko w ramce. Więc susząc kwiaty możemy się pozbyć pewnej ilości płatków, no bo one i tak spłaszczone, będzie ten efekt jakby objętościowy zachowany, prawda? Więc ja od spodu, na przykład przy róży właśnie, czy przy piwonii, pozbywam się nadmiaru jakby tych płatków, zostawiam tylko taką wersję, która wiem, że na płasko będzie wyglądała dobrze i dzięki temu jest mi też łatwiej je ususzyć. Wow, o tym nie słyszałam. To naprawdę bardzo ciekawy trik, który może być przydatny dla wielu słuchaczy, którzy będą chcieli się zainteresować właśnie tym hobby. Interesuje mnie też, co zrobić, aby te kwiaty właśnie nie utraciły swojego koloru. Czy to jest tylko i wyłącznie czynnik tego dociśnięcia, że są zbyt mocno ściśnięte, czy można też w inny sposób o to zadbać? I czy też są takie kwiaty, których po prostu się nie da zasuszyć w ten sposób, żeby zachowały swój kolor? Czy każde kwiaty mogą zachować swój kolor? Bo wiem, że z własnego doświadczenia białe kwiaty, bardzo ciężko niektóre, szczególnie te polne, bardziej delikatne, ciężko jest zachować tak, aby one jednak pozostały białe, a nie zżółkły aż tak mocno. Białe kwiaty mają właśnie największą tendencję jakby do żółknięcia i tutaj już musimy po prostu wejść z czymś, co nam odciągnie trochę tą wodę, więc właśnie możemy wymieszać piasek z kaszą manną czy umieścić kwiaty w samej kaszy mannie, która nam jakby odseparuje tą wodę z tego kwiata i później jak już ta woda zostanie odseparowana w jakimś tam stopniu, no to wtedy przekładamy to po prostu do prasy. Tak naprawdę kwiaty zachowają kolor, jak będą w miarę suche. Tak samo właśnie jak zbieramy kwiaty samodzielnie, a nie kupujemy w kwiaciarni czy na giełdzie, to nie róbmy tego rano, gdzie kwiaty są zroszone po nocy, tylko róbmy to właśnie po południu, gdzie już dostaną trochę tego słoneczka, trochę tego wiatru i same w sobie już będą bardziej suche. Wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że uda nam się właśnie je zasuszyć i zachowają ładnie swój kolor. Także nie zbieramy kwiatów w deszczowe dni, absolutnie. To też bardzo przydatna rada. A ty jak kolekcjonujesz swoje kwiaty? Kupujesz na targu, w kwiaciarni, czy właśnie masz swój ogródek? Jak to wygląda? Tak naprawdę to wszystkie trzy opcje, bo jeżdżę na giełdę kwiatową i właśnie kupuję kwiaty i mam kwiaty u siebie na balkonie oczywiście w sezonie. W zeszłym roku cały balkon miałam w bratkach, po prostu w hortensjach i w daliach takich ogrodowych, ale także właśnie jeżdżę na pola i zbieram maki, chabry czy paprocie z lasu, także jak najbardziej wszystkie trzy opcje wchodzą w grę. Mm-hmm. Nasza audycja nazywa się Przystanek Kraków, dlatego też to pytanie. Wiem, że jesteś z Krakowa, z okolic Krakowa. Skąd bierzesz te kwiaty? Z których targów w Krakowie? Gdzie są najlepsze zbiory, z których można pozyskać właśnie kwiaty takie jak na przykład bratki? Największy wybór mamy tak naprawdę na giełdzie kwiatowej na Balickiej, także ja tam udaję się w sezonie praktycznie co tydzień, no wiąże się to z pobudką o 5 rano, bo o 7 giełdy już nie ma,
Także jest to po prostu wyprawa, no ale dzięki temu właśnie mamy tam niesamowitą różnorodność. Kwiatów jest po prostu mnóstwo i każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie. I od kwiatów właśnie ogrodowych po kwiaty cięte, tam się zaopatrzają też wszystkie kwiaciarnie z Krakowa i okolic, także największy wybór na giełdzie właśnie kwiatowej. Dziękujemy Sandrze za cenne rady i wprowadzenie nas do świata suszonych kwiatów. Mam nadzieję, że podcast Wam się spodobał.